Potężne zapotrzebowanie na miejsca przedszkolne dla maluchów spowodowało, że władze miasta rok temu postanowiły utworzyć oddziały przedszkolne dla trzylatków w placówkach oświatowych mieszczących podstawówki. Taki oddział powstał na przykład w dawnym zespole szkół nr 8, mieszczącym nie tylko podstawówkę, ale też gimnazjum. Wyzwanie było duże. To były ogromne obawy, bo pierwszy rok, kiedy wprowadzaliśmy oddział przedszkolny do szkół, to były dzieci w wieku 5-6-letnim. I rzeczywiście to było takie testowanie, zarówno z naszej strony samorządu, szkoły, jak i rodziców. I po tym pierwszym roku rodzice okazało się, że są bardzo zadowoleni. Wręcz to jakby ich potrzeba była, żeby to były całodniowe oddziały, żeby rodzic miał też tak wygodnie, bo jeżeli ma też starsze dziecko i przywozi do szkoły, to rzeczywiście pozostawiając i maleństwa pod opieką, a widzi, że szkoła zapewnia bezpieczne warunki. Miasto poniosło znaczące wydatki na dostosowanie sal, infrastruktury sanitarnej, na wyposażenie. To jednak była najprostsza część planu. Przede wszystkim trzeba było sprawić, żeby w sposób taki też bezpieczny te grupy umiejscowić na terenie szkoły, żeby nie do końca te dzieci się zupełnie ze sobą nie stykały, bo to też jest ważne, że jak rozmawiam z dyrektorami, starsi uczniowie no zupełnie tak bardzo ciepło, bardzo tak wręcz opiekuńczo reagują na te maluszki, więc myślę, że to doświadczenie jednak przyniosło dobre rezultaty. Już można stwierdzić, że to dość eksperymentalne rozwiązanie cieszy się dobrą opinią wśród rodziców. W tym roku chociażby w szkole podstawowej numer 2, czyli w tym byłym zespole numer 8, o którym pani mówi, w szkole podstawowej numer 7 my tworzymy dodatkowe grupy, bo jest tak wielkie zainteresowanie rodziców, żeby właśnie w tych szkołach dzieciaczki były. Maluchy mają również wyjątkowo dobry wpływ na starszych uczniów. Okazuje się bowiem, że atmosfera szkoły też się zmienia. Starsze dzieci, widząc maleństwa, myślę, że też wyrabiają w sobie taki odruch opiekuńczy, bezpieczeństwa i nigdy nie zdarzyło mi się, żeby wpłynęła jakakolwiek skarga, jakakolwiek uwaga, nawet telefon, że coś się dzieje nie tak. Więc bardzo się cieszę, że te nasze społeczności jednak rozszerzają się szkolne, a przez to i dzieciaczki, i starsza młodzież uczy się współżyć, być ze sobą blisko i respektować te maleństwa w szkole. Myślę, że to naprawdę duża, może tak atrakcja, niewłaściwe słowo, ale jednak jest to atrakcja dla tych starszaków i gdy widzą takie maleństwa, czasami zapłakane, czasami roześmiane w swoim otoczeniu. W szkole trzylatki czują się znakomicie. Szum ze szkolnych korytarzy nie przeszkadza im w zabawie i edukacji. Co ciekawe, typowo szkolne hałasy nieco je zahartowały. Nie przeszkadzają im również w poobiednim leżakowaniu, choć w domach zapewne każdy większy szelest jest pretekstem do tego, by opuścić miejsce odpoczynku. Największą radością jest wejście na salę, na dużą salę gimnastyczną. To jest pełna radość. Dzieci wybiegają się tak, że bardzo chętnie jedzą obiad i śpią potem wszystkie równo. Także żaden plac zabaw nie daje im tyle atrakcji, co duża sala gimnastyczna i bieganie z piłką po sali gimnastycznej. Śpią mimo tego hałasu za drzwiami, mimo tego, że dzwonek dzwonią. Dzieci naprawdę śpią smacznie, nie budzą się. No i myślę, że są zadowoleni. Mamy bardzo dużo chętnych na przyszły rok, bo 92 rodziców złożyło podanie o przyjęcie do oddziału przedszkolnego, a przyjęliśmy tylko 75 osób, także to trzy razy tyle, co praktycznie trzy grupy będziemy mieć, nie jedna, ale jedną grupę czterolatków, jedną grupę pięciolatków, jedną grupę sześciolatków.